Witajcie moi widzowie, kolejny odcinek z cyklu Szkło Kolorowe, tym razem petarda wazonów. Niestety nie są one tutaj wyczyszczone jakoś z kurzu. Trzeba będzie to wyczyścić, zapakować w folię bąbelkową, ale zobaczcie jakie piękne wazoniki trafiają do MRK. Zbiory będą zabezpieczone. Na razie sobie będą tutaj leżały. O, ten fajowski, zobaczcie jaki kawał dobrej roboty. Taka spirala. Jakieś bąbelki powietrza w środku. Kolejny, tylko inny kolor. Jakiś chyba po prostu szkło pokryte czymś, tak jak ten niebieski. To i ten. No i jeszcze jeden taki sam. Więc troszeczkę towaru jest. Tutaj moi kochani, taki żółciutki. Fajowski. Nazbierało się troszeczkę tego przez te lata. Więc dobrze, że MRK jest. Będzie gdzie to wszystko ulokować. No ten chyba już coś takiego mieliśmy, ale to nic, jak to się mówi, od przybytku głowa nie boli, chociaż nieraz bywają sytuacje, że może rozboleć. No i taki fajowski świecznik, zobaczcie, naprawdę fajny. No i wazon, zobaczcie, ten jest fajny, naprawdę. Naprawdę elegancki, powiem wam. Podoba mi się, a wam pewnie też. No i oczywiście tu jeszcze też jakieś przyciski do papieru z zatopionym takim fajnym bodajże szkłem. O, ten jaki fajowski, zobaczcie, zieloniutki kolor na spodzie. Fajne. No i tutaj takie bardziej już wygibasy. Ładne rzeczy. I kolejny. No tak jak mówię, są one nieumyte, bo to sobie tu leżało zakurzone. Teraz trzeba będzie to porządnie zabezpieczyć. No ten jest, zobaczcie, ciekawy. Pewnie się powtórzę, ale gdyby ktoś wiedział z widzów, kto to wyprodukował, byłoby bardzo fajnie. No ten też kawał solidnego szkła, co prawda białe, ale ciekawy kształcik. No i tego typu podobne już tam były. No i taka petarda, moi kochani, ląduje oczywiście u mnie w MRK. O, lampeczka stoi, czeka na zreperowanie, ale już tutaj jest osoba, która ją mi naprawi, więc nie ma problemu. Dawajcie łapeczkę, dawajcie komentarze, no i trzymajcie się, do następnego, cześć.